Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasku, już czwartym, ale ten czas szybko leci. Możesz się nie czochrać teraz, jak ja nagrywam? Przechodzimy sobie oczywiście do rozpakowania kalendarzy, ale oprócz tego posprzątamy troszkę pastwisko wałachów, żeby miały troszkę czyściej, bo już narobiły, abym chciała utrzymać w miarę to pastwisko w czystości, chociaż z przodu i koło wiaty. Także zabierajmy się za rozpakowanie kalendarza, końska cukierenka, lukrowe i szukamy czwóreczki, jest od razu zauważona. I mamy tutaj pierniczka piernikowego, takiego słodkiego. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że chociaż trochę go zauważycie. Dalej lukrowane ciasteczka i czwóreczka jest tutaj. Zapaliłam w ogóle światło i dajcie znać, czy ze światłem lepiej, czy jednak lepszy był tamten klimat, jak było tak mroczniej. I mamy tutaj bombeczkę z chyba sezamem. Ulala. Kalendarz dla mnie, czyli od marki Locate, jest tutaj. I mamy krem. Ale do czego? Rano i wieczór. Może do twarzy. Muszę sobie go wygooglować i sprawdzić dokładnie, bo nie jestem do końca pewna. Psiarski kalendarz i czwóreczka, o, prawie tworzyłam czternastkę, tutaj na samym dole. I mamy tutaj kolejne smakołyki dla esmusi. O kurczę, podobne do tamtych, ale chyba troszkę większe, w sensie co były wczoraj i przedwczoraj, ale są chyba troszkę większe, troszkę inny kształt mają. O, tutaj są w ogóle oznaczenia. Te są chyba z kaczki. Tak wyglądają. Albo z krowy. A może jednak z krowy? Nie mam pojęcia. Te chyba z wczoraj były z kurczaka, a te chyba są z krówki. Albo z kaczki. Nie jestem pewna. I ostatni kalendarz, największy, którym najbardziej chyba się jaram. A nie, bo jeszcze mamy... Jeszcze mamy, słuchajcie, Horstaka. Ale nie wystawiłam go tu. Dlaczego? Mam już też kalendarz z Horstaka, ale najpierw Dr. Horst i największy kalendarz. Tylko najgorzej mi go tu otwierać. Czekajcie. Zrobimy sobie tak. O! Dobra. I muszę jakoś znaleźć czwóreczkę, tak? Czwóreczka na górze jest. O, ideolo. Otwieramy. I w czwóreczce jest, nie widzę. Olej. Mocne kopyta. Olej na wyschnięte i spękane kopyta. Super. Super w ogóle opcja jest tych małych opakowań 100 ml. Nie wyjadaj z kwiatka! Co za łajza mała. Takie mniejsze opakowania idealnie sprawdzą się na zawody, ale w ogóle kalendarz doktora Horsa, który możecie jeszcze zakupić, więc śpieszcie się. Idealny może być to prezent na przykład na Mikołajki. Jest tu wiele produktów w tej mniejszej pojemności, właśnie 100 ml. I ten kalendarz może fajnie Wam się sprawdzić, żeby mieć wiele produktów z doktora Horsa i możecie sobie wiele z nich przetestować, a nie kupować jeden większy, tylko właśnie przetestować, sprawdzić, jak Wam się sprawdzają te produkty po prostu w użyciu. Packer, zejdź ze stołu! Spieszcie się, zamawiajcie i pamiętajcie, że kalendarz kupicie z moim kodem MIZERKA10. I kalendarz od Horstaka. Sprawdźmy, co tutaj mamy. I jest to, słuchajcie, popręg, ale nie taki zwyczajny, bo jest to popręg westernowy. Ja mam siodło westernowe, nigdy go tak naprawdę nie używałam. Jest to siodło od dawnego przyjaciela mojego taty w ogóle, świętej pamięci. I właśnie to siodło dostaliśmy i nie miałam do niego popręgu, więc fajnie Horstak wie, co potrzebuje. Kalendarze rozpakowane, więc lećmy na pastwisko zbierać kubki.
Myślałam, że jest chłodniej trochę niż wczoraj, ale jest całkiem nieźle. O, koniki leżą. Zobaczcie, Honia sobie leży i Czarna sobie leży. Jak słodko. Jak słodko. Cześć. Słodziaki. Jest dzień i w końcu mogę wam pokazać, jak to wygląda przepięknie. Jest ekstra, jest zupełnie inaczej. Czyściej przede wszystkim, nie jest tak mokro, ale domyślam się, że jak spadnie deszcz, chociaż teraz troszkę kropi, no ale jeszcze nie jest tragicznie, ale wiecie, jak spadnie tak porządnie deszcz, będzie mokro, dzień w dzień będzie lało, padał śnieg czy coś, mnie to będzie topnieć, no to będzie lipa. Trochę się tego obawiam, no ale cóż, na razie jest fajnie, także się cieszę. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Większość to Kuba. Ale ja pomagałam, tak? Lekko kropi, ale przyszłam tutaj, słuchajcie, z zamiarem posprzątania przede wszystkim chłopakom, bo mają już trochę brudno, a ostatnio dziewczynom czyściłam, więc biorę taczkę i zabieram się za robotę. Muszę się tylko cofnąć po statyw, bo zapomniałam, a jestem sama i muszę sama sobie radzić w tych vlogmaskach na razie. Także idę po statyw i zaraz zobaczycie, jak mizerka będzie wynosić gówna. Silna i niezależna kobieta. Trochę czyściej będzie, nie? Pan Poker przyszedł mi pomóc, ale chciałam powiedzieć, że już tutaj jest w miarę czyściutko. Ten kawałeczek ogarnęłam. Poki! I teraz tutaj. Chociaż wiecie, wejście przy wiacie i tutaj kawałeczek, bo tego jest dość sporo do ogarnięcia. Także zaczynam. A to zostaw! Wyjdź za tu! Ale tego nie ruszaj! Ja znam twoje możliwości. Coś czuję, że mi to wszystko na teczkę nie zmieści. Porządne. No, także co tam u was, widzowie? Jak widzicie, ja sprzątam kupy, super się bawię, stajnia przydomowa to jest to, no, jest super, jest fajnie, no. Tak serio, powiem wam, że kurde, trochę się nie mogę doczekać, aż w końcu będę miała taką stajnię. Chociaż w sumie może nie tyle co stajnie, a plac na przykład. Plac, marzy mi się bardzo plac, żebym mogła pojeździć,
Ale no niestety na razie jest co jest, ale myślę, że odpalę chłopaków już niedługo, bo fajnie już się zaklimatyzowali, bo za pierwszym razem to po prostu były takie bryki, był taki ogień, a teraz już jak idą tam na tą polankę, to już jest w miarę tak, wiecie, spokojnie. Więc myślę, że spokojnie mogłabym już na nich wsiąść, ale muszę jeszcze przewieźć sprzęt. No, także jeszcze to mnie czeka, bo wszystkie moje paki w ogóle są w starej stajni. Także no. Ale już coraz więcej miejsca tutaj robimy na to. Jeszcze musimy tylko właśnie tej paszarce poogarniać. Z Kubą gadałam, to możliwe, że tam przed tym takim, my to nazywamy garaż, ale przed tą naszą teraz paszarnią byśmy zrobili wzdłuż tej paszarni takie jakby stanowiska, nie wiem jak to powiedzieć, no taki jakby płotek metalowy, długi, i tam będziemy mogli przywiązać i wyczyścić i osiodłać, wiecie, żeby było takie miejsce. No jeszcze jest ta druga wiata, trzecia w sumie największa, no ale tam jeszcze chłopaki kończą i tak się zastanawiamy do końca, jak to zrobić i co tam zrobić, no ale mam nadzieję, że tam właśnie będzie taka siodlarnia ze stanowiskami, żeby można było, wiecie, pod dachem to zrobić. No ale to wszystko jest, wiecie, jeszcze tak w trakcie przemyślenia i zobaczenia, co będzie najlepsze. Powiem wam, że niektóre wybory są strasznie ciężkie i czasami nie możemy się zdecydować. Także no, najgorsze to jest dogadywanie się po prostu w tych kwestiach takich, wiecie, różnych po prostu decyzyjnych, co gdzie ma być. Bo Kuba ma na to inny pomysł, ja mam na to inny pomysł, no i gdzieś tam dochodzimy do kompromisów. Tak jak na przykład z tym ogrodzeniem, ja od razu mówiłam, że do brzuzek, Kuba nie chciał do brzuzek, mówię okej, no a teraz stwierdził, że on jednak do brzuzek i mówi, że w sumie to fajnie wygląda. Także facet zmienny jest. Dobra, sprzątam dalej, zaraz do was wracam z jakimś tam efektem. Tak mniej więcej to się prezentuje. Tutaj z przodu posprzątane. Zostały tylko takie placki, one emitują kupę, ale to już jest wybrane, naprawdę. Tylko, że mokre. Tutaj pod wiatką też już coraz lepiej. No tutaj jeszcze taki kawał mi został. Tutaj fajnie było, chociaż wiecie, do tych krzaków tak, żeby posprzątać. Ale kurde, moja taczka już tego nie pomieści. Dobra, chyba mój problem będzie rozwiązany. Idę po drugą taczkę, bo okazało się, że jest druga taczka. A nie mamy jeszcze ciągnika, będzie jutro i wtedy Kuba coś do niego tam dorobi, taki wiecie, już nasz. Więc będzie tutaj i Kuba dorobi po prostu do niego jakąś taką, wiecie, małą przyczepkę, że mogła tam składować i w ogóle był z bajera. Tam koniczki. Wasze gówno. Ha, mam drugą taczkę. Trochę taki jest już rozwalone te kupy. Lubię jak są takie, wiecie, świeże, zbite. To jest najlepiej się jest. Przecież to jest niedopuszczalne. Muszą mnie jeść, będą mniej srać. Też tak myślę. O matko, przecież gdzie się nie obkręcę, to jest po prostu gówno.
Zawsze jak się chociaż trochę pozbiera, to tak inaczej będzie czyściej, nie? Ładnie. Ty, no teraz będę miała zawaloną całą taczkę. Same chłopaki tyle srają. Ja nie wiem. Dobra. Bo wy się zanudzicie na śmierć oglądając to, jak ja sprzątam gówna. Więc po prostu wrócę do was, jak już będzie posprzątane. Strasznie się złachałam. Rumieńce chyba lekkie na polikach są. Ale posprzątałam. Niestety na drugą taczkę mi się nie zmieściło, ale zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest załadowana na full moja taczka. Pięknie posprzątane. Tutaj też pięknie wszystko zrobione. No i słuchajcie, tutaj też posprzątałam. Mam nadzieję, serio, mam nadzieję, że widać efekt. A to, co mi się nie zmieściło, to porobiłam takie kubki. Jak Kuba mi wyrzuci te taczki, naciągnie gdzieś na przyczepkę, to jeszcze posprzątam właśnie te kubki, które tutaj porobiłam. I będzie elegancko, generalnie. Wydaje mi się, że jest lepiej, ale dajcie znać, jak mi poszło. Ej, a może ktoś chce na wolontariat? Pomoże mi. Akurat zaczyna mocniej padać, więc zbieram manaty i lecę do domu. Jestem silną, niezależną kobietą. Po co mi to było? Mam nadzieję, że dzisiejszy vlogmas wam się podobał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. I w ogóle dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w takich vlogmasach. Może moją poranną rutynę, jak idę do końmi, zajmuję się nimi. Albo nawet wieczorną. Możecie też poprosić na przykład o vloga, co moje konie jedzą, bo mam ich teraz aż 4. I jeszcze są 2 w pensjonacie. W sumie to 3, bo jeszcze Ruda jest w pensjonacie. Te natomiast mają przygotowywane pudełka, ale ja od siebie mogę nagrać, co moje konie nie jedzą, także dajcie znać, czy byście chcieli takie filmy i ja już się z wami żegnam. Widzimy się oczywiście jutro. Buziaki, cześć i pa!